Zwariowałeś? Chcesz, żeby nas zabili? O co wam chodzi? O co chodzi? Zarżnął łowcę pod naszymi drzwiami i pyta się, o co chodzi. Mutant hen do żony. Ciała można schować. Cała ulica widziała, co się stało. Jak przyjdzie straż, od razu nas wydadzą. Spokojnie. Ściągnęliśmy na was niebezpieczeństwo, to prawda, ale możemy to jakoś wynagrodzić. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy, postawili warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto, ulicę po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. Gdzie jest ta kryjówka? Niedaleko na okrawkach. A teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. On wyjechać? Ale nie, nie pasowało ci. No to masz. Masz, co chciałaś. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej. Tam jest jeszcze dwoje! Brać ich! Sprawdzałaś te kanały pod Zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicy. Teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Nie widać ani straży, ani łowców. Czyli wszystko w porządku. Albo się spóźniliśmy. Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. Wiedział, na co się pisze. Marna pociecha. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Tędy, Geralt. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. To piękności szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem brzydki. Też uciekasz do Kowiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą, aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków,
aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanału. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Triss, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Słuchaj, jeśli wyjdę z tego cało, rzucam czary w cholerę. Nie możesz. Tego właśnie chce Kościół i Radowid, żeby magia zniknęła, a my razem z nią. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Już wkrótce. Biblioteka? Patrz, wiersze Gonzala de Verseo, kroniki Jakuba z Varazze, niesamowite, same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam dziś z Nowigradu, pamiętasz? Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. Chodź, musimy się śpieszyć. Zatrzymaj się. Słyszysz? Co to? Szczury. To moja specjalizacja, pamiętasz? Nie mamy się czego bać. Zależy, ile ich jest. Rzuca te wszystkie trupy. Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. No tak. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokąsane stopy i łydki, ale to nic. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Zawsze tyle atrakcji? Całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. No chodźmy. Słyszysz? Mewy! Udało nam się! Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Wreszcie. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć, jak statek? A daj spokój. Podła krypa. Drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie stormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Triss, żeby nie odpływała. Co cię to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcem ich! Dijkstra, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Marigold, musimy odbijać! Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ja kocham cię. Pani Marigold! Luzujemy cumy!
No, brachu, przynajmniej spróbowałeś. Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, spaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii. Wyperfumowałem się jak kurwa na upał. Założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczoplają. No i mówię jej, Filipa, tyle nas łączy, te sprawy. I wiesz co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczuplają? Nie, że... Geralt, odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie, odwróć się. Triss? Myślałem, że... Ja też. Ale zmieniłam zdanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wikstra, nie obraź się, ale... Znikam. Już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś, skąd będzie widać statki. Prowadź. Już ich chyba nie dorwą, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. Czy możesz mi obiecać, że przestaniesz teraz nadstawiać karku za innych? Nie. Nie? Triss, w Nowigradzie nie ma już ani jednego czarodzieja. Ale jesteś ty. Ja się potrafię obronić. Przed Kikimorą, Gryfem, Bruksą. Ale nie przed Gonem. Ty i Ciri będziecie potrzebowali mojej pomocy. I będę przy was. Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. To by oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne nudne rzeczy na B. Mhm. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki. Odkułbyś sobie lata spania po krzakach i kąpania się w górskich strumieniach. Brzmi kurząco, ale nie musiałbym rezygnować z wiedźmistwa. Nie? Brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby nie wyjść z formy. Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę, z kolacją przy świece? Przy świecach, ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. Patrz, wysyłają nam coś. Jakiś sygnał. H. L. A. K. B. R. Chlagbr? Jest bez sensu. To kot. Czego się spodziewałeś? Hey.
Dziękuję, Geralt, za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. Powinienem był ci to powiedzieć już dawno temu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. Na długo i szczęśliwie przyjdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. Stryk. Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. Jadę szukać Ciri. Jestem już blisko. Albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kaer Morhen. Dawno mnie tam nie było. Zatem do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Ja też. Woda kolońska, ostry pot i końska maść na ból stawów. Dijkstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły. Nic się przed wami nie ukryje.